Cześć, witajcie w nowym odcinku. Zaczynamy. Zacząłem tydzień. Wyłączę to. Zacząłem tydzień od rozładunku tego, co przywiozłem z Włoch w zeszłym tygodniu. I najbliższy mój czas, jeśli nic się nie zmieni, wygląda tak. W tej chwili jadę do Krakowa. Tam się załaduję, z tym lecę do Drezna. Tam się rozładuję, gdzieś tam się ładuję. I lecę na południe Włoch, tak dość mocno na południe. I to jest ta dobra wiadomość. Jestem załadowany, mam papierosy za kilka milionów złotych, fajnie, muszę jechać tak, żeby nikt nie wyczaił, co jest na pace. No papieroski wiozłem za pierwszy raz, to chyba wyjątkowo, także złodzieje, nie atakujcie mnie, mam dobre parę milionów złotych było. Teraz jadę załadować papier i lecę na południe Włoch. A teraz próbuję się przebić przez Saksonię, przez Drezno. A najlepsze jest to, że tam, gdzie się jadę załadować, pół firmy jest w Saksonii, a pół w Brandenburgii. Patrzyłem na mapie, tak akurat przez środek firmy przebiega granica tych landów. Nie mówcie, że ta mądra nawigacja pcha mnie do centrum Drezna. Tam przecież nie wolno, a już tam widać kościół. Mój ulubiony załadunek, papier. W tym durnym kraju nawet zaparkować nie można. Zresztą o tym wszyscy wiedzą. Od ponad godziny jechałem, szukałem parkingu. No, jak już mi się ciasno zaczęło robić, to zjechałem gdzieś w miasto, stanąłem na autohofie. No ale idę wybecalować 12 euro za ten parking. Guten Tag, witajcie w nowym dniu. Troszkę już ujechałem. Dzisiejszy cel to jest dojechać do Arnoldstein, na granicę austriacko-włoską. Jutro jest zakaz we Włoszech i w Austrii. W Austrii od 9, we Włoszech od 7. Ale we Włoszech jest taki przepis, że jeżeli można, że można wjechać do Włoch na zakazie i jeszcze 4 godziny lub do najbliższej pauzy jechać. W związku z tym ja sobie rano ruszę i te 4 godziny będę jechał, a potem już będę miał wolne do końca dnia. A jutro podciągnę pod, no jak najdalej, nie no, na rozładunek tak naprawdę. Spróbuję tam dogonić, dojechać, bo to daleko, muszę dość na samo południe dojechać, bo
może się uda. No, ciągnę do bólu. Na razie Niemcy mnie nie hamują, nie ma korków, oby tak dalej. Zbliżam się, mam 100 km jeszcze do Monachium. Zobaczymy, co Ring Monachium mi pozwoli, na co mi pozwoli, czy uda mi się przejechać. Mam nadzieję, na ten moment Kaśka pokazuje 7 minut opóźnienia, czyli takie no, lekkie zatwardzenie jest, ale dramatu nie ma. No ale jest 9.30, zanim dojadę to będzie 10.50, więc może się okazać, że będzie jeszcze gorzej. No ale zobaczymy, na razie lecę. Trzymajcie kciuki, żebym do tego Arnolda dzisiaj dojechał. Niemcy, minąłem Salzburg, już jestem w Austrii, na austriackiej dziesiątce. To jest ta trasa, która leci z Salzburga do Villach. Jest to piękna górska trasa, jak widzicie. Tunele, wysokie góry, Taury. No to wracamy do widoczków. Kilometry do Arnoldstein. Zatrzymałem się po drodze, bo tam nie ma prysznica takiego normalnego, więc zatrzymałem się teraz po drodze, wziąłem prysznic, ale oddałem. Jadę zatankować i koniec na dzisiaj, no. Tyle. Nieraz na moich filmach albo live'ach widzicie, jak autostrady tutaj w okolicach czwórki, czyli tam Wenecja, Turyn, Mediolan, te kierunki, jakie one są ruchliwe, jak dużo samochodów ciężarowych jedzie, to jest ogromna masa. Dzisiaj jest zakaz, więc nikt nie jeździ. Zobaczcie, jak wyglądają autostrady. Zobaczcie. Ani jednej ciężarówki. Jak już wiecie, mam dodatkowe 4 godziny po to, żeby móc sobie gdzieś dojechać na zakazie. Natomiast Kaśka mi pokazuje, że mam 40-minutowy korek, 40 minut opóźnienia korka. To jest w cholerę duży korek, nie wiem co się stało. No, zaraz się okaże, że moje plany legną w gruzach. Chciałem sobie dzisiaj nad morze podjechać, a tak dalej pójdzie, to jak tak dalej pójdzie, to nie dojadę. To masakra. Na razie jeszcze jest dobrze, ale za chwilę pewnie to się zmieni, bo Kaśka mi nigdy nie okłamała. No i niestety Kaśka nie kłamała, znowu miała rację. Dzisiaj motocykle wygrywają na tej trasie. Ci, co mają motocykle, motorynki, cokolwiek, to po prostu sobie jadą, a my stoimy. I to już tak naprawdę stoimy już dość długo. No, przesuwam się tak, ale tak, widzicie w jakim tempie. Za chwilę się znowu zatrzymam, kilka minut postoję, znowu się przesunę 50 metrów czy 100. I tak w koło macie. Już czuję, że jest kapa z moim celem. No nie dojadę. No. Muszę sobie popatrzeć na mapę, gdzie jest jakieś fajne miejsce z dostępem do morza po drodze. No i już wszystko jasne.
brakuje mi godziny, żeby dojechać do tego miejsca, które chciałem, przez ten korek. Teraz walczę o to, żeby się przybliżyć do morza, bo ja się troszeczkę oddaliłem i teraz się do niego zbliżam. Zostało mi 20 minut i zastanawiam się, czy dojadę do tego miejsca, żeby być blisko morza, czy zostanę w takim, no nazwijmy to, polu, że nie będzie nic. No i nie dojechałem tam, gdzie chciałem. 9 minut przewaliłem czas, to znaczy nie w Tahoe, tylko do 11 mogłem jechać zgodnie z przepisami. A zatrzymałem się o 11.09, no ale tutaj policji nie było. No, gdyby mnie zatrzymali w ciągu tych 9 minut, to bym słono zapłacił, ale udało się, stoję. Taki przyjemny parking. Jak tylko się zatrzymałem, od razu zostałem zaatakowany przez owady. To znaczy nie ja, tylko moja szyba. Wcinają resztki swoich kolegów. To są rozbite różne owady i on wcina ten białko, czy co on tam potrzebuje. Normalnie widać, jak to je. Miałem iść nad morze, ale brakło mi trochę czasu, żeby podjechać te parę kilometrów dalej i mam do morza 10 kilometrów. Jest 30 ponad stopni, więc stwierdziłem, nie będę tam i z powrotem robił 20 km, żeby pójść do morza. W weekend pewnie mi się trafi to szczęście. Więc stwierdziłem, pas, nie idę tak daleko z buta, a roweru nie mam, bo jak pamiętacie z poprzednich odcinków, jest w serwisie. W związku z tym postanowiłem sobie, że coś zobaczę, gdzie jest blisko. Google pokazało mi, że jest tutaj opactwo Pomposa, tak się nazywa. Jadąc tędy wiele razy widziałem ładną wieżę, która jest strzelista i na łuku, więc się wyróżnia. Ale nigdy się tym bliżej nie zainteresowałem. Teraz jest świetna okazja, żeby zobaczyć, co to jest. Od parkingu szedłem nie więcej niż 10, może 15 minut i już jestem na miejscu. Już widać, że to będzie coś ciekawego, ale zanim tam pójdę, przejdę się tutaj troszeczkę parkiem, bo park jest dodatkowo jeszcze. I zobaczymy, może coś ciekawego zobaczę. Wierzcie mi, nie ma nic lepszego, jak schować się w cieniu żyrafy. Chowaliście się kiedyś w cieniu żyrafy? Chwilka przerwy, trzeba odsapnąć i zaraz idę do bazyliki. Mam nadzieję, że ta wieża jest dostępna do zwiedzania, bo stamtąd mogą być całkiem fajne widoczki. Ale to się okaże za chwilę. Na razie, krótki oddech i za chwilę lecimy, dobra? Nie wiedziałem, że drewniana ława jakąś tam poduszką może być tak wygodna. Ale ze mnie osioł. Nie wziąłem ze sobą ani eurocenta. A tutaj nie można płacić kartą. Więc tyle zobaczyłem bazyliki. Kurde, jestem zły na siebie. Co prawda auto jest niedaleko, ale nie chce mi się tam już lecieć. Trudno, przyjdę tu jeszcze znowu kiedyś. Mogłabyś mi powiedzieć, gdzie jest bankomat? Tam? Ok, dziękuję. Jestem już na południu Włoch, na parkingu. One są bardzo ładne. Jest już klimat Włoch, te drzewa piniowe. Mają tylko jedną wadę.
bardzo często na nich cuchnie, a to jest wina kierowców, dlatego że nie pójdą do ubikacji, bo mają, kurde, całe 80 metrów, tylko pójdą tutaj, żeby jeszcze poszli na trawę. Kurde, nie, leją skubańce na asfalt. Tak czasem śmierdzi, że po prostu się odechciewa. Mikrozona. Oj, klasyczna włoska droga na wsi, zrobiona 80 lat temu i nie naprawiana. Nie wiem, jak jechać, żeby ominąć te dziury. Chyba lewą stroną będzie lepiej. Nie wiem. Etex. Czekaj, jak się ta moja nazywa? Etex. No właśnie Etex się nazywa. Czyli dojechałem. Siniat w lewo. Etex tutaj. Co ja tu mam wjechać? Chyba tak. No, nawet szlaban mają, czyli prąd tu jest, to dobrze. Dzicz, pustki i susza. Tak to wygląda. 44 stopnie, słuchajcie, to jest nie do zniesienia. O, ja tylko stałem, a ten mi jeszcze kazał kask założyć. Ja myślałem, że się po prostu utopię w tym kasku, że on mi się roztopi na głowie. Teraz jadę, załadowałem to w poniedziałek o 14, jest piątek, godzina 14, czyli mam, no trochę czasu mam. W związku z tym jadę tam blisko Teramo, bo tam mam załadunek, czyli do Drzewianowej, tam gdzie spotkałem się z Tarabudem ostatnio, bo tam jest parking i bardzo blisko do morza i to jest mój plan na weekend, czyli morze. Piękna pogoda, jak to we Włoszech. Sobota, idziemy na plażę, za gorąco, żeby łazić. Mam bliziutko 400 metrów, także. Tu wszędzie są prywatne plaże, ale znalazłem kawałek bezpłatnej. Woda, zupa, ale super. Och, straszne te weekendy we Włoszech. Czas się trochę teraz posmażyć. Nie lubię tego, ale nabiorę koloru troszkę. Jestem zawsze blady. A jak się opalę, znaczy posiedzę na słońcu, to i tak dalej będę blady. Szukałem dzisiaj bardzo miejsca na zaparkowanie i udało się zaparkować. Nawet ładnie. Nawigacja pokazała mi objazd. Nie zdążyłem zobaczyć dlaczego i kliknąłem niechcący, żeby tamtędy jechać. No już mówię, dobra, nie wracam do pierwotnej drogi, pojadę. I takimi lądówkami lecę wąskimi. Teraz się akurat zrobiło trochę szerzej, ale przed chwilą była tak wąska droga, że jak się mijałem z drugą ciężarówką, to mi na czepę zaczęło ściągać już na pobocze do tego stopnia, że mi tempomat wyłączyło i już się zaczął taki mini drift.
naczepą. A była taka skarpa jak tutaj mniej więcej. Bałem się, że spadnę. Na szczęście się nic nie stało. No ale jadę ostrożnie teraz, grzecznie. Aczkolwiek tu już jest szeroko, tu już jest w miarę. Ale tak jak wam mówiłem, nie ma szans, żebym tu 50 jechał. No, tutaj się dwie ciężarówki nie miną. Tak jak wam mówiłem, ja lubię, żebym go nie zdjął. No i brakło. No i zatrzymałem się myślami, bo kurde, musiałem się skupić. Ja bardzo lubię jeździć landówkami, bo się coś dzieje, no nawet takie przygody, no jest to jakieś urozmaicenie, a nie tylko autostrada, no jest fajnie, nie narzekam. No, załadowałem się w Niemczech, przejechałem Austrię, wjechałem do Czechów, do Jahnse, do Rechradu, czyli przed Brno, tu jest taka knajpka fajna z pysznym jedzeniem, uwielbiam je. I zaraz sobie pójdę, ale nie mogę iść już, ponieważ zawsze się znajdzie jakiś zakompleksiony frajer, który myśli, że jeździ ciężarówką, ale nią nie jeździ. I stanie jak kretyn w miejscu dla ciężarówek, gdzie jest pełno miejsca dla małych samochodów, mniejszych. Na razie podjechałem mu na dupę i zobaczymy, kiedy wyjdzie, bo pewnie poszedł żreć, kurde. Na razie czekam. No tam z tyłu trochę wystaje, ale da się przejechać, więc nie idę jeść, czekam aż, kurde, pan baran wróci. Dojechałem przed czasem na rozładunek do Mana, ale okazało się, że moja awizacja na 12 jest u nas w systemie, a u nich była na 8. Także teraz czekać na wolne okienko. Jak źle pójdzie, to do jutra tu będę stał. Ale przynajmniej zrobię sobie obiad teraz. Smacznego sobie życzę. Tak się zakorkowało, że prawie się pobili. Tam zawalone, tu wszystko, patrzcie, krzyczą po sobie, drą się. W tamtą stronę też zawalona droga. O właśnie.